Tak więc kasety VHS Five Nights at Freddy's dość mocno przypadły wam do gustu. Wobec tego w dzisiejszym materiale przedstawię wam kolejną serię taśm VHS FNAF-a, która jest serią mocna i to na tyle mocna, że wedle co niektórych osób została wręcz zbanowana z YouTube'a, co do końca nie jest prawdą, aczkolwiek na pewno ze względu na pewne treści, które ta seria porusza, została na YouTubie gdzieś tam trochę przyblokowana, ale za chwilę dowiecie się większych szczegółów. Dzisiaj zajmiemy się serią VHS-ów autorstwa gościa o nicku Scarecrow i naprawdę będzie to mocne. Tak więc przed wami historia Henry'ego, Williama, Fredward's Family Diner, a także kilku kolejnych placówek, a także listy strasznych, niewyjaśnionych incydentów, które miały miejsce w tych placówkach przez około 30 lat. I naprawdę myślę, że będzie to kawał całkiem spoko historii. Także cześć wszystkim, z tej strony Mondar, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Nim zaczniemy, zostawcie jeszcze suma na kanale, a także kciuka w górę pod tym filmem. Jesteśmy coraz bliżej 300 tysięcy widzów, więc zostawcie tego suma. No, niewiele już brakuje, a będzie naprawdę spoko to wbić. Wpadnijcie jeszcze do mojego Instagrama i TikToka, linki macie w opisie tego filmu, tam całkiem fajne rzeczy się pojawiają. A tymczasem już nie mam zamiaru przedłużać, tak więc rozsiądźcie się wygodnie i zaczynajmy. Tak więc kasety VHS FNAF-a, które dzisiaj bierzemy pod lupę, pochodzą z kanału Scarecrow. Strach na wróble. Nawet tu jest. Strach na wróble po prostu. Na ten moment dostępnych jest 6 taśm, ale niewykluczone, że któraś została z YouTube zdjęta. Jak mówią co niektórzy... Dobra, tego pana może już nie wspominajmy. W każdym razie z kasetami z tego kanału sytuacja wygląda tak, że albo któraś taśm została zdjęta z YouTube'a, albo narracja wokół zbanowania tych taśm toczy się wokół filmu, który ma nałożone ograniczenie wiekowe. Tak jest, jeżeli nic z tego nie rozumiecie, to nic dziwnego, bo ja też zasadniczo niewiele z tego kumam. W ogóle Theft King i to, co teraz dzieje się wokół tego typa, to jest temat na zupełnie inny film. I naprawdę bardzo chętnie przedstawiłbym ten temat w pojedynczym filmie i może coś takiego pojawi się nawet w przyszłym tygodniu, ale mam do zrobienia jeszcze jeden ważny film. Może pojawi się jeszcze w tym tygodniu, ale nie chcę nic zobiecywać, bo myślę, że będzie dość fajny, ale nie wiem, czy się to powiedzie. W każdym razie, tą serię taśm VHS FNAF-a zaczynamy od pierwszego dosłownego filmu na tym kanale, czyli samo wiadomo co, nie mogę użyć tego słowa, Henry'ego Emily. Tak więc wszystko zaczyna się w dość dziwnym momencie. Ta, nawet bardzo dziwnym. Tak więc mamy 13 listopada 1993 roku. Tak więc narratorem tej taśmy jest Henry Emily, czyli osoba, którą po raz pierwszy w grach poznaliśmy przy okazji FFPS-a. Tutaj zasadniczo ten opowiada historię swojego wielkiego biznesu. Począwszy od 1977 roku, kiedy wraz ze swoim partnerem biznesowym Williamem Aftonem otworzyli Fredbear's Family Diner. Bez kitu, z tym Fredbearem coś jest chyba stanowczo nie tak. Ze Spring Bonim również, a poza tym czemu on trzyma cupcake'a? Bro. Dalej Henry opowiada o wielkim geniuszu Williama i o tym, jak zbudował dwa genialne animatrony, czyli Spring Boniego i Fredbeara. Następnie wspomina o tym, jak w 1983 roku otworzyli swoją kolejną placówkę, czyli jak kto woli siostrzaną lokację, czytaj Circus Baby Pizza World. Tak, dalej nie nauczyłem się wypowiadać tego słowa poprawnie. Następnie wspomina również o incydencie z 1983 roku, którym były wycieki gazu w siostrzanej lokacji. No ale w 83 roku był jeszcze jeden incydent, mianowicie słynne The Bite of 83, kiedy to starszy syn Williama, Michael, dosłownie zamordował jego młodszego syna, czyli uwaga, uwaga, Normana. Tak jest, Norman Afton, tego chyba nikt się nie spodziewał. Wsadzając jego głowę w paszczę Fredbeara. No i w tym momencie wolałbym się zatrzymać i przenieść się do innej taśmy od Scarecrow, która niejako pokazuje, jak doszło do tych wydarzeń, które były trochę momentem zwrotnym w życiu Henry'ego Emily. Tak więc przenieśmy się do następnej taśmy, czyli The Golden Years, czyli Złote Lata. I wszystko zaczyna się w dość znajomy sposób, a jest 1983 rok. Czyli dokładnie jest 10 lat przed śmiercią Henry'ego. Już na samym początku poznajemy Normana Aftona. Już widzę, jak to imię triggeruje co bardziej ortodoksyjnych fanów FNAF-a, ale hej, zluzujcie mordy. Lover. He called her bad names. Freddy. You'll never leave me, right? Good. I'm gonna turn on the camera so I can see in the dark.
Norman jest dość przerażony. Budzi się w nocy i czuje, że jest przez kogoś obserwowany. Jeżeli graliście FNAF 4, no to chyba kumacie przez kogo. Tak jest, jedno jest pewne, Norman panicznie boi się animatronów, do tego stopnia, że widzi, jak przychodzą do niego w nocy. Trochę później wspomniane jest, iż u Normana zdiagnozowano schizofrenię. Tak czy tak, wydarzenia z tej nocy poprzedzały dzień, kiedy Norman miał urodziny, a był to dokładnie 23 lipca 1983 roku. Tak więc następnego dnia miejsce miały urodziny chłopca. I chyba wiecie, jak te urodziny się skończą. Otóż niestety starszy syn Williama, Michael, dość mocno wyżywa się na swoim młodszym bracie i dobrze wie o jego gigantycznym lęku co do animatronów. Ponadto warto również wspomnieć, iż matka chłopców zmarła bardzo wcześnie w życiu Normana. Wobec tego wychowuje ich tylko i wyłącznie William, a relacje synów niestety nie są w najlepszej formie. W każdym razie Norman ma urodziny. I to ma je we Fredbear's Family Diner. Czyli w wielkim biznesie jego ojca i jego wspólnika. Na urodzinach pojawia się tylko i wyłącznie jedna osoba, jest to Charlie Emily, czyli córka Henry'ego. A w tamtym momencie biznes Williama i Henry'ego szedł w najlepszym możliwym kierunku. Fredbear's Family Diner rozwijało się świetnie. Sami mieli pomysły na kolejne placówki, takie jak Świat Circus Baby. Nowe roboty, nowe animatrony, kolejne odnogi ich biznesu. Aczkolwiek niestety w 1983 roku wszystko poszło w nie tą stronę, w którą chcieli, aby to wszystko poszło. Oboje rozmawiają przez chwilę, aż w końcu na miejscu pojawia się Michael i jego ludzie. W sensie, oni wszyscy są przebrani za animatrony z kolejnych części, których panicznie boi się Norman. Swoją drogą, co się stało z maską Chiki tak w ogóle? No, generalnie oni wszyscy nie wyglądają zbyt poważnie, ale... Bro! I wtedy miejsce ma najgorsze. Michael i jego koledzy, ponieważ Michael ponownie chciał się wyżyć na swoim bracie, wsadzają głowę chłopca w paszczę Fredbear'a i później dobrze wiecie, co się dzieje. Sprężynowe zatrzaski puszczają, szczęki zatrzaskują się, a chłopiec umiera w paszczy Fredbear'a. One, two, three. Tutaj ponownie zatrzymajmy się na moment i wróćmy jeszcze do poprzedniej taśmy, kiedy to Henry dokładnie relacjonuje tamten dzień i opisuje postawę Williama wobec niego. Tak więc William nie miał żalu do Henry'ego, który był po części odpowiedzialny za dzieciaki, a ma wielki żal do swojego syna. Aczkolwiek istotniejsze jest to, co teraz robi William. Nie wiem, czy w akcie zemsty? No ale w sumie nie wiem, bo jeżeli wierzysz w teorię zemsty w 2022 roku, to oznaczy o tobie, że albo jesteś kidosem... Jak ten ziomek jeszcze mówił? A dobra, wiecie, w sumie, nieważne. Akcja przenosi się do następnego dnia. Kiedy przerażona tamtymi wydarzeniami Charlie jeszcze była w pobliżu, fioletowy samochód przyjechał pod placówkę. I żeby było jeszcze bardziej kiczowato, z fioletowego samochodu wyszedł fioletowy koleś, który niestety morduje dziewczynkę. I w ten właśnie sposób rozpoczynają się morderstwa Williama Aftona. Norman Afton został zamordowany 21 lipca 1983 roku. Charlotte Emily została zamordowana 22 lipca 1983 roku. Fredbear's Family Diner zostało zamknięte 25 lipca 1983 roku. Michael Afton został oskarżony o morderstwo pierwszego stopnia w wieku 17 lat. 1 sierpnia 1983 roku został skazany na życie w więzieniu do 4 czerwca 2003 roku. Właściciele Fazbear's Entertainment, William Afton i Henry Emily, pojawią się w sądzie, aby walczyć o prawo do ponownego otwarcia 3 września 1985 roku. I teraz możemy powrócić do poprzedniej taśmy. Henry w dokładny sposób opisuje okoliczności śmierci swojej córki i tego, jak się o tym dowiedział i gdzie odnaleziono ciało. Następnie Henry stwierdza, że powinien domyślić się, że za morderstwo odpowiada William,
A później dowiadujemy się, że ten służył w zielonych beretach w Wietnamie, a po powrocie z wojny i po incydencie z 1983 roku pochłonęły go demony po wojnie. Później miejsce miało ponowne otwarcie. Właśnie w 1985 roku zmieniono miejsce, zmieniono nazwę, zmieniono animatrony i wówczas placówkę nazwano Freddy Juniors. Wait, Juniors? Było to miejsce podobne do Fredbearsów, tylko że większe, lepsze i przyjaźniejsze, ze względu na to, że były tutaj toy animatrony. Czytaj mniejsze, tańsze i bardziej kolorowe. I przez cały 1985 i 1986 rok wszystko szło w świetnym kierunku, tylko że tutaj także wydarzył się pewien fatalny incydent w roku 1987. I wy wiecie, co się wtedy stało. Na przestrzeni tygodnia w pizzerii zaginęła piątka dzieci, później ich już nie odnaleziono, a następnie ochroniarz, czyli Jeremy Fitzgerald, został zabity przez jednego z animatronów, czyli przez Mangle. Następnie w wyniku tych wydarzeń tę placówkę również zamknięto, a Henry nakazał wywiezienie wszystkich animatronów do lasu tak, aby już nikt nigdy więcej ich nie zobaczył. Co więcej, w tym momencie również możemy się zatrzymać i szybko skoczyć do jeszcze innej taśmy, czyli Redemption, odkupienie, która zasadniczo przedstawia losy Jeremiego przez jego kilka dni pracy w Freddy Juniors. No i generalnie dowiadujemy się tutaj o zabitych dzieciach, a także Jeremy ma kilka przygód w trakcie nocy, kiedy animatrony chcą po niego przyjść. Okay, dude, is this what you were talking about? What's going on? I got the bunny and the chicken looking right at me. The parts and service room cameras disabled. Please tell me I'm gonna be okay. A jego los obserwujemy do 15 listopada 1987 roku do 11:39, kiedy to Jeremy umiera z zębów Mangle. Po wydarzeniach z 12 i 15 listopada 1987 roku Freddy Jr. zostaje zamknięte w trakcie drugiego tygodnia wielkiego ponownego otwarcia. Rodziny Gabriel Martinez, Susie Collins, Jeremiego Evansa, Fritza Adamsa i Cassidy Goldberg pozwały Fazbear Entertainment, a właściciel Henry Emily został wysłany do szpitala psychiatrycznego w 1988 roku. Wicedyrektor William Afton twierdzi, że jego współpracownik Henry Emily stał za wszystkimi morderstwami w restauracji i obiecuje powrót w 1992 roku, aby stworzyć nowe, niezależne i udoskonalone Freddy Fazbear's Pizza. Minęło kilka lat, a William ponownie nacisnął na Henry'ego, aby otworzyć jeszcze jedną placówkę. I tak swoją drogą wygląda na to, że Henry opuścił zakład psychiatryczny. Kolejne, Freddy Fazbear's Pizza w 1993 roku. I żeby mieć wgląd w wydarzenia z 1993 roku, przenieśmy się do jeszcze następnej taśmy, czyli do The Holiday. Najpierw jesteśmy świadkami rozmowy Williama i Henry'ego po 6 latach. Generalnie panowie zaczynają się dość mocno kłócić, a na sam koniec William wypowiada kilka miłych słów. Escaping lawsuits to make sure we have food on our tables and a roof over our heads. And now you say the troubles are my fault? You know what, you asshole? When you're on the front lines, then you can start complaining about the so-called American dream. Will. Później mam wygląd w historię nowego ochroniarza w placówce. Później pokazane zostają nam święta we Freddy's. No i ogólnie, no ta taśma nie jest jakoś ultra ciekawa. Generalnie ziomeczek idzie sobie na noc do Freddy's i szybko zdaje sobie sprawę, że coś tu jest kurde nie tak. Szybko widzi, że animatrony ożywają, więc przez krótki czas próbuje przeżyć, ale ostatecznie Freddy wbija do środka i no ziomeczek no ginie. I'm actually kind of glad I recorded these messages for you when I did, but oh shit. Hey, listen, if you could do me a favor and check the suits in the back room, I'm gonna try and hold out till somebody gets here.
I always wondered what were in those empty heads. You know, the ones that smelt really bad. Oh no. What the f*** was that? Is he playing? Is he dead? But who? God. Tak czy tak, wróćmy do pierwszej taśmy z Henrym. Henry przeprowadził śledztwo, w wyniku którego zdał sobie sprawę, że to właśnie William Afton odpowiada za morderstwo piątki dzieci, a także morderstwo jego córki. Następnie mówi, iż nie jest do końca pewien, co teraz zrobi z Williamem, jaki los go czeka, aczkolwiek wspomina również, iż zastawił na niego pułapkę. Spręży nowy strój. Teraz tylko pozostaje pytanie, czy William w niego wpadnie. Następnie dni Henry'ego dobiegają końca. Sam wypowiada ostatnie słowa do swojej córki i mówi, że zobaczą się w niebie, a z Williamem za jakiś czas zobaczy się w piekle. Wówczas Henry popełnia: chciałbym, ale z oczywistych przyczyn nie mogę wypowiedzieć tego słowa. Thank you for listening to William. Your eternal pit of misery has opened to swallow your asshole. So don't keep the devil waiting, old friend. I'll see you in hell. Aczkolwiek pozostało nam jeszcze dwie taśmy, które zabierają nas do wydarzeń z 2003 roku, kiedy to historia, przynajmniej zaprezentowana tutaj, dobiega końca. Tak więc zacznijmy od taśmy Atrakcja, która zabiera nas do wydarzeń z 4 czerwca 2003 roku o godzinie 2:31 w nocy. I to właśnie wtedy, po 10 latach, William wpada w pułapkę zostawioną przez Henry'ego. I teraz po prostu możemy wsłuchać się w prawdopodobnie, oficjalnie, ostatnie chwile Williama Aftona. Kiedy powrócił do Freddy's i został przyparty do ściany przez duszę swoich ofiar, a następnie stwierdził, że schowa się w takim jednym sprężynowym stroju, aczkolwiek, no, chyba wiecie, co później się stało. I tak jest, to właśnie się dzieje, aczkolwiek nie puszczę wam tego, bo odgłosy są na tyle makabryczne, że wolałbym tego nie pokazywać. Następnie aktywujemy się do 3 w nocy, tej samej nocy, i obserwujemy kolejnego ochroniarza w jakiejś kolejnej miejscówce Freddy's. I tak jest, jest to dom strachu Freddy'ego Fazbear'a. A nowy ochroniarz jest trochę żółtodziobem i jeszcze nie wie, co go czeka, aczkolwiek 23 minuty później zdaje sobie sprawę, że nie jest tu sam. What do we do? I better call the cops. What? No, that ruins all the fun. I'm going in. Wait, what? Are you insane? There could be some wild animal in there. Or maybe ghost. Josh, please don't go in there. Dude, I'm just gonna check it out. I'm not looking for a fight. Yeah, well, maybe it's looking for you. Relax. Okay, hey, check the vent cameras while I'm in there. I'll be back. Just keep your flip phone on. Josh! Oh my god. Josh, can you hear me? Yeah, I'm not seeing anything. I don't see anything in the vents, man. It was probably a mouse. Please come back. Yeah, there's one small problem with that. I don't remember the way I came. What? Yep, I'm lost. Fuck. Alright, well, try and backtrack your way out of there. How do I do that? My flashlight's kind of low. It's really dark in here. Ryan, please, tell me you're coming to help me! Dude, that's not me. Then who? Dude, I'm not seeing anything on the cameras. You've gotta get out of there right now. Bro, I have no idea where I am! Josh, go back. Go back right now. Dude, I can't- What the fuck? Ah! Josh? Josh? Josh, are you there?
Shit. Shit. Fuck. Jesus, pick up. Please pick up. Damn, no signal. And the phone line's dead. Oh my god. Swoją drogą, czy to nie jest trochę dziwne, że dokładnie pół godziny po tym, jak gość został dosłownie zmiażdżony, teraz nagle zaczyna łazić po wentylacji czy coś? Później sprawdza kamery w wentylacji i jest coraz bardziej obsrany, aż w końcu stwierdza, że on się w tańcu nie pije i po prostu opuści swoje miejsce pracy, bo po pierwsze boi się, a po drugie jest debilem i nie wie, co go czeka. No a czeka go w sumie nie wiadomo co, w sumie nic, bo nagle Fazbear's Fright dochodzi do wielkiego pożaru, a taśma dobiega końca i dowiadujemy się, iż William Afton umarł? William Afton, 17 kwietnia 1952 do 4 czerwca 2003. Ryan O'Neill, czyli tutejszy stróż nocny, 5 lutego 1985, 4 czerwca 2003. Josh Sinners, czyli ziomek Ryana, 19 lipca 1985, 4 czerwca 2003. Dusze dzieci są wolne, on nie żyje. No w każdym razie nie do końca, bo to jeszcze nie jest koniec, została nam jeszcze jedna taśma, która zabiera nas do tego samego dnia, swoją drogą nazywa się epilog, więc jest ostateczna, do godziny 3.37, czyli trochę przed pożarem. I obserwujemy tutaj losy Williama w to na tej nocy. I najpierw ten budzi się. I najpierw otrzymujemy rozmowę Williama, no właśnie nie wiadomo... Once you start playing with matches, eventually you're gonna get burned. Who's there? Who else has the guts to piss me off? Oh, no one important. Just someone who's passing by, looking for someone named William Afton. Well, this is William speaking. Wait a minute. Who the hell is that? Później dowiadujemy się, że jest to Michael Afton, który opuścił więzienia i teraz najprawdopodobniej pod innym imieniem i nazwiskiem zatrudnił się jako drugi stróż nocny i teraz rozmawia ze swoim ojcem i oskarża go o winy z przeszłości. O morderstwo Charlie chociażby. Swoją drogą gościu opuścił więzienie 2 dni wcześniej. Szybki był. No i chwilę później, po zakończeniu tej rozmowy o godzinie 3.42, dochodzi do pożaru. Michael wzniesa pożar, a wszystkie 3 osoby, które wówczas znajdowały się w tej placówce, umierają. Później otrzymujemy krótką rozmowę między Charlie a także kilka przebitek na płonący dom strachów. Wówczas wszystko dobiega końca, dusze są wolne. I to koniec, przyjaciele. No i okej, w dzisiejszym materiale to byłoby już na tyle. Napiszcie w komentarzach, co sądzicie w ogóle o tym, co dzisiaj pokazałem. Jak podobała wam się ta historia i jak w ogóle oceniacie Norman Afton, bo... To brzmi dziwnie, okej? Okay? Tymczasem, jeżeli ten film ci nie spodobał, staw kciuka w górę, a także suba na kanale, jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś. Dobijamy 300 tysięcy widzów, więc no... Wpadnijcie jeszcze do mojego Instagrama i TikToka, linki macie w opisie tego filmu, a tymczasem już będę spadał. Trzymajcie się, cześć wam, siemano, cześć.